To są chyba jedne z najtrudniejszych imprez, dlatego że pracujemy tutaj z zespołami amatorskimi, które najpierw musimy poselekcjonować, to jest takie brzydkie słowo, czyli te zespoły muszą przejść eliminację, po to, żeby poziom artystyczny był w miarę możliwości jak najwyższy. Po drugie to są amatorzy, których trzeba jednak nauczyć obycia się ze sceną, szczególnie jeśli chodzi o dzieci i młodzież, niekiedy są to pierwsze dla nich występy publiczne, na scenie, przed publicznością. Logistyka bezpieczeństwa jest też w tym wszystkim dość istotna, dlatego że znajdujemy się w okolicach skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, gdzie jest sporo drewna, więc trzeba jakby zabezpieczyć to pod kątem PPOŚ, to robią strażacy. Jest sporo służb, które muszą się w to wszystko włączyć. Stąd tych współorganizatorów, organizatorów jest bardzo dużo. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży nie poradziłby sobie sam, dlatego współpracujemy zarówno z miejską Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowogrodzie, jak Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej, jak też ze Strażą Pożarną, urzędami miejskimi. I potrzebujemy również oczywiście wsparcia finansowego. Te zabezpieczają nam przede wszystkim Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Ministerstwo Kultury, sponsorzy ewentualnie. Sponsorzy są, bo zarówno pan Jan Kurpiewski, jak pan Marek Olbrych, który w tym roku fundował nagrodę dla kapeli, zresztą nie po raz pierwszy nagrodę jako osoba fizyczna wspólnie z małżonką i za to serdecznie dziękujemy. Moje korzenie wywodzą się stąd. Moi dziadkowie mieszkali w Dębnikach i są to, można powiedzieć, twórcy kultury kurpiowskiej. Dziadek Bolesław ten skansen razem z Adamem Chętnikiem stawiali, no i czuję się z takim dużym sentymentem, odnoszę się do tego skansenu, ale i do kultury kurpiowskiej, bo wychowałem się tutaj, mówiąc prawdę. Do dziadków przyjeżdżałem na wakacje i bardzo mnie to interesowało i interesuje. Babcia z dziadkiem przed wojną gościła na salonach Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie podejmował ich prezydent Mościcki i potem całe życie pracowali i grali w zespołach kurpiowskich tutaj, dlatego jest to szalenie bliskie mojemu sercu, jest ta kultura i mamy też wielkie plany w stosunku do tego skansenu, bo różnorodność województwa i zaangażowanie województwa to nie tylko ściana wschodnia i Białystok, ale również te obrzeża. I kultura kurpiowska doskonale się wpisuje w krajobraz działalności województwa podlaskiego, bo tych pikseli jest dużo i parę tych pikseli należy do nas, do kultury kurpiowskiej, bo co prawda większość Kurpiów leży w województwie mazowieckim, ale u nas tutaj w Nowogrodzie jest przepiękny skansen, takiego skansenu w Polsce nie ma, o takim pięknym położeniu i to jest, można powiedzieć, sztandarowa jednostka kultury kurpiowskiej na naszych terenach. Tu skupiamy wielu twórców, wykonawców i myślę, że te kontynuowanie, 26. edycja Dni Kultury Kurpiowskiej jak najbardziej wpisuje się w nasz kalendarz wojewódzki i marszałek województwa razem z naszym lokalnym parlamentem wspieramy i będziemy wspierać te działania i władz powiatu i gminy i też chcemy tutaj wesprzeć mocno skansen kurpiowski w Nowogrodzie. Ciekawostką w roku bieżącym będzie występ kapeli z Białorusi, która miała nauczyć się dwóch utworów kurpiowskich. Zobaczymy, jak to zrobią. Mówimy o zespole Zgrodna. Gastiniec, tak. Mówimy o zespole Zgrodna, o zespole Gastiniec, który zaprezentuje dwa utwory kurpiowskie. Jak to zostanie ocenione, zobaczymy. Ja przede wszystkim się bardzo cieszę, że coraz więcej jest uczestników. W tym roku jest rekordowa liczba, ponad 70 zespołów, więc to jest pocieszające, że ta kultura ludowa
ta nasza wspaniała kultura ludowa, tożsamość narodowa. I tutaj właśnie na ziemi łomżyńskiej Kurpie, bo tak się składa, ziemia łomżyńska, ale Kurpie, część kurpiowczyzny, więc to się rozwija. Coraz więcej powstaje zespołów kurpiowskich, kapel, młodzieżowych takich organizacji, więc to jest naprawdę pocieszające, że my się rozwijamy w tym kierunku, żeby ta nasza tradycja ludowa nie zaginęła, a to jest wspaniałe. Przecież popatrzcie sami, jak to wygląda. Te stroje ludowe, tradycje, gadka kurpiowska, pieśni, to jest coś wspaniałego, fantastycznego i powinniśmy o to dbać, żeby to nigdy nie zaginęło. W Kadzidlańskiem Boru źródełecko żyje. Ta kultura funkcjonuje, ta kultura jest, ona przechodzi z pokolenia na pokolenia, z dziada na ojców, z ojców na dzieci. Cieszy nas to, że tych dzieciaków jest sporo. W tym roku będziemy widzieli po raz pierwszy zespół folklorystyczny z Nowogrodu. Oni spotykają się od kilku miesięcy, zobaczymy, jakie będą efekty. Także mamy nadzieję, że z pokolenia na pokolenie ta kultura kurpiowska będzie przechodziła. Mamy też świadomość tego, że Łomża ma tylko właśnie dwie gminy, które identyfikują się z kurpiowszczyzną, to jest Zbójna i Nowogród. Ale chyba dajemy radę, ten skansen jest taką perełką, która powinna rozkwitać. Myślę, że będzie to tradycja. W ogóle zastanawiam się nad tym, żeby sobie zakupić, bo to jest wypożyczone z Regionalnego Ośrodka Kultury, ale chciałabym mieć na własność taki strój. I w ogóle mam plany, ale nie wiem, czy powinnam teraz zdradzać. Proszę nam powiedzieć. Że jak się dostanę do Sejmu na jesieni, to za przysiężenie pojadę właśnie w takim stroju kurpiowskim. Szumiąca leszczyna w koralach kalina i ksogorski pasie.